dzisiejszym programie znajdą się przeboje Edith Piaf, które z należną im estymą połączoną z własnym talentem śpiewa Agnieszka Lucia przy akompaniamencie gitarowym Tomasza Kurowskiego. Zachęcamy też do odwiedzenia indywidualnej wystawy Andrzeja Szoki, która do 8 maja czynna jest w Galerii Bałtyckiej przy Centrum Kultury 105. Jeśli mnie o to poprosisz, pójdę na koniec świata, przefarbuję się na blondynkę, ukradnę fortunę, zdejmę księżyc. Zaprę się mojej ojczyzny, moich przyjaciół. Można się ze mnie śmiać, jest mi to obojętne, jeśli ty mnie kochasz. Jeśli życie mi cię zabierze, ja też umrę, a niebo zjednoczy tych, którzy się kochają. Między nami najpierw była muzyka. My się poznaliśmy na scenie i ja przewróciłem się z zachwytu, widząc Agnieszkę, a ona zrobiła dokładnie to samo, kiedy ja wszedłem na scenę. Występowaliśmy na jednym koncercie, ja ją widziałem na próbie. Ona mnie zobaczyła dopiero podczas koncertu i zdaje się już na drugi dzień zaprosiła mnie do studia. Także szybko się jakby to potoczyło lawinowo. La vie en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Et soudain je me retourne et se recule, et la foule vient le jeter entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous nous formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse, enchaîne l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. To było pięciolecie zespołu, w którym grałem w Poznaniu. Zostałem zaproszony jako współzałożyciel grupy, nie grający już w tym czasie, ale zaproszony na pięciolecie. I Agnieszka jako znajoma zespołu z czasów, kiedy mnie tam nie było, pojawiła się również na tym koncercie, również została zaproszona, żeby zaśpiewać jedną piosenkę. I na próbie przed koncertem, właśnie próbie tej piosenki, zobaczyłem ją i no i tak, i się zakochałem. Et la joie éclaboussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin, et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole. L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
To już 5 lat razem. Nagraliśmy własnym sumptem płytę piosenek, w zasadzie międzynarodowych, są piosenki polskie z międzywojnia, jest piosenka francuska również, niemiecka, włoska, także taki miszmasz przedstawiający mniej więcej to, co w ogóle robimy jako Lucientom, ale braliśmy jeszcze w paru innych projektach udział, pracowaliśmy w Teatrze Dramatycznym w Warszawie przy spektaklu, pracowaliśmy w Teatrze Polskim w Poznaniu przy spektaklu, robiliśmy projekt z fotografią w Katowicach naszego znajomego fotografa Jacka Litwina i w zasadzie masę różnych innych rzeczy, o których ktoś mógł słyszeć bądź nie, masa rzeczy leży jeszcze w szufladzie, także i taka ważna rzecz również związana z Francją i z Paryżem, to kilka miesięcy temu w Centrali Artystycznej była wystawa fotografii, ponieważ Lucy również fotografuje. Qui s'étendent et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il? Des mois d'avril, des rendez-vous, une chanson qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves émouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Projekt się rodził sam. Jakby nie planowaliśmy go, to po prostu wyszło, że zrobiliśmy kilka piosenek francuskich, a zbiegł się z rocznicą urodzin Edith Piaf, stuletnią, i koło jesieni pomyśleliśmy, w grudniu jest ta rocznica, chcemy zrobić coś specjalnego. I w zasadzie dopracowaliśmy jeszcze kilka utworów i tak powstał pełen program w hołdzie jakby Edith Piaf i jej przyjaciół, którzy w tamtym czasie również tworzyli. Nawet nam do głowy nie przyszło, żeby robić wersje polskie. Robimy wszystko oryginalnie w języku francuskim. Jest jedna chyba nawet piosenka niemiecka. I no, Lucy jako w zasadzie pół Paryżanka, można powiedzieć, bo wiele lat mieszkała w Paryżu. Jakby biegle też włada tym językiem i wspaniale śpiewa po francusku. Te wszystkie R i wszystkie ekspresje francuskie są jakby zawarte w tym, co śpiewa. Aranżacje zupełnie spontaniczne, po prostu w taki sposób, w jaki my interpretujemy muzykę. Po prostu braliśmy melodię, braliśmy harmonię i po prostu graliśmy,
a w tych piosenkach też staraliśmy się nie robić za dużo. To są bardzo proste aranże, bo najważniejsze w tych piosenkach jest właśnie ta melodia, to słowo, to co jest jakby kwintesencją pieśni, a nie wszelkich ozdóbek, które po prostu są w tym przypadku zupełnie niepotrzebne. Powiedzmy, że jest to występ, po którym będziemy mogli sami sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy chcemy robić to dalej, czy jest to zalążek czegoś większego, czy na tym możemy poprzestać. Jak to widownia odbiera, jak my się z tym czujemy. Czynna jest wystawa najnowszych prac koszalińskiego artysty Andrzeja Szoki, zatytułowana Światło i cień. Jak on sam mówi o swej obecnej ekspozycji, jest ona kolejną próbą zaprezentowania jego pracowania jako artysty malarza, choć większość prac to rysunki. Są one jednak bardzo malarskie. Plama światła i kontrast cienia tworzą przestrzeń przedmiotu rysunku. Światło jako rzeźbiarz formy przesuwa swoje ciepło po kształtach twarzy czy ciała i wydobywa z nich świat, który Andrzej Szoka chce od razu narysować.